Cześć. 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 Usiądź sobie. Ja nie ukrywam, podpatruję ciebie na portalach społecznościowych i muszę ci powiedzieć, że widzę tam różne twoje zdjęcia i w zasadzie nie wiem, co ty robisz w tym programie. Tak naprawdę to jest zupełnie inaczej. Nie mogę przełożyć tej pewności siebie na życie codzienne, ponieważ nie jestem po prostu do tego przyzwyczajona. Przez całe swoje życie byłam tak naprawdę bardzo dołowana przez osoby, które mnie otaczały. W szczególności przez ten cały okres, kiedy chodziłam do szkoły. Po tym, jak schudłam te 17 kilo... Właśnie, bo schudłaś, bardzo dużo schudłaś. Tak. Schudłam bardzo szybko. No, wpadłam w zaburzenia odżywiania, bulimię i anoreksję. Kobiety, które bardzo szybko zrzucają kilogramy, to są kobiety, które w ciele paru tam tygodniach, miesiącach są szczuplejsze, ale w głowie dalej są otyłe. Masz swój własny styl? Mój styl to jest leginsy, jakieś obcisłe doły i bardzo duże, workowate góry. Bardzo kombinujesz z własnym stylem. Tak. Skąd pomysł na tatuaże? Zaczęłam zauważać, że różne modelki i gwiazdy Hollywood mają takie malutkie, minimalistyczne tatuaże. I spodobało mi się to i stwierdziłam, że też to jest coś nowego i chciałabym tego spróbować, jak miałam 15 lat. Czyli miałaś 15 lat i zrobiłaś tatuaż? Tak. Kto na to pozwolił? Moja mama. Monika w ten sposób wyraża sama siebie. Ja to zaakceptowałam. Każdy tatuaż, który sobie zrobiłam, był wymyślony w jakiś sposób przeze mnie i każdy ma swoje własne znaczenie. Jej tatuaże są piękne. Też mi się to podoba. Monika jest bardzo zdolna. I dlatego w ogóle nie wahałam się ani chwili, kiedy zaproponowała, że może mi zrobić tatuaż. Moja mama bardzo chciała, żebym zrobiła jej jakiś malutki tatuaż. Myślę, że dziadka nie da się namówić na tatuaż. Chociaż mogę się mylić. Raczej nie. Chyba, że Monika mnie przekona. Ale jeżeli, to jakiś bardzo dyskretny. Kończę teraz licencjat z grafiki artystycznej, więc mam nadzieję w przyszłości kiedyś otworzyć swoje studio tatuażu.